Mówi się, że miłość nadaje życiu sens. Sprawia, że staje się ono lepsze, ale potrafi również narobić niemałego bałaganu. Czym jest dla nas miłość i jaką pełni rolę? Czy potrafimy bez niej żyć? Czy miłość znaczy to samo dla dzieci, co i dla dorosłych? Z okazji walentynek przeprowadziliśmy sondę wśród mieszkańców Pisza, której zadaliśmy między innymi te pytania. Zatem usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, co na temat miłości mówią inni. Co to jest ta miłość? Miłość jest, że na przykład cała rodzina się razem kocha. Serduszko. Serduszko? A to takie duże serduszko czy małe? Małe. Małe? I można je komuś dać? Miłość to znaczy, że ktoś kogoś kocha, ktoś kogoś lubi i ktoś się kimś opiekuje. Że się można przytulać, całować. Żeby kochać mamy i kochać taty i żeby kochać całą rodzinę i brata kochać i siostry kochać. Co to jest miłość? Co ty o tej miłości wiesz? Takie duże czerwone serduszko. Duże czerwone serduszko, tak? I można je komuś ofiarować? Czy to tak tylko narysować można na kartce? Co z tym serduszkiem można zrobić? Narysować albo zrobić takie patyczek drewniany i rząd jakiś patyczek drewniany i zrobić go z papieru. To znaczy, że się kogoś kocha, że się kogoś przytula, o niego się troszczy. Ja wiem o miłości na przykład, że można sobie robić różne walentynki, no i różne rzeczy. Miłość to taki dzień, co każdy, kogo się lubi, daje się walentynki. Czym jest dla ciebie miłość? Dla mnie miłość jest wszystko. Co najlepsze na tym świecie, to się opiera na miłości. Bardzo ważna w życiu, cały czas się chyba w swoim życiu już w takim podeszłym wieku mimo stawiane pierwsze a potem jeszcze. Miłość to jest takie wspaniałe uczucie, motylki w brzuchu, endorfiny i w ogóle człowiek po prostu nie czuje, że chodzi, unosi się po prostu na ziemi, tak bym powiedziała. Miłość dla mnie jest spełnieniem, natchnieniem w życiu i daje mi spokój życia. Miłość dla mnie to jest sercem do drugiego człowieka. No i przede wszystkim do męża. No do dzieci też, ale mąż najważniejszy. Miłość to jest taka, że się ktoś zakochał, tak? Miłością darzy się całą rodzinę, nie całą dzieci, rodzinę. Męża. No to jest miłość według mnie. Miłość to rodzina, to ludzie wokół otaczający nas. Uważam, że dziś miłość jest bardzo potrzebna na całym świecie, bo dzieje się jak się dzieje, a dziś mnie spotkała taka fajna sytuacja. Miłość jest sensem życia. Miłość to jest na początku w ogóle bardzo potrzebna. Jest szacunek, wzajemne zaufanie. W wyższym stadium uczucia jak przyjaźń. Nie wiem jak to powiedzieć. Miłość to miłość. No coś bardzo ważnego, bardzo wspaniałego. Miłość to jest dla mnie bardzo ważne i głębokie uczucie, bez którego chyba nie umiałabym żyć. Czym jest miłość? To bardzo trudne pytanie, bo to świat chyba na nie odpowiedzi nie znalazł i każdy ma swoją odpowiedź. Dla mnie to jest zdolność do dużych poświęceń, zdolność do bycia z drugim człowiekiem, ale nie tylko człowiekiem, bo to nie musi być miłość tylko do ludzi w trudnych sytuacjach, do tego, że możemy na siebie liczyć. To zaufanie, to taka pewność, że mamy w kimś oparcie. To jest miłość. Czy ty wiesz, co to są walentynki? Tak. To jest takie święto, co się komuś daje laurkę. Czyli, że ktoś wyznaje sobie miłość. Święto zakochane. Walentynki to, że robi się dla kogoś laurka. Co to jest te święto walentynki? Co się robi w te święto? Bierze się soki i kompociki na przykład. Święto miłości, zakochane i lampki. To jest święto, gdy
sprawia komuś miłość. Można komuś dać walentynkę i laurkę. Komuś się robi walentynki i się daje. Czy można żyć bez miłości? Oj, myślę, że to są tacy ludzie bardzo samotni bez miłości. Taka pustka. Chyba nie. Nie, niekoniecznie do tej jednej osoby, ale musimy tą miłość tak roztaczać według całej ludzkości. To jest zaraźliwe. Myślę, że pozytywne bardzo. Ja uważam, że nie. A ten, co nie zna, co to jest miłość, to jest bardzo, bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Miłość jest podstawą wszystkiego, podstawą postępu nawet, bym powiedział, bo dlatego, że jak kogoś kochamy, to chcemy mu zawsze coś udowodnić, chcemy mu założyć rodzinę, chcemy mu zbudować dom, chcemy potem dzieci wychowywać, chcemy je kształcić i to wszystko robimy z miłości. Jakby tego nie było, to życie nie ma sensu. No można, ale to nie jest komfortowe życie według mnie. Oczywiście, że nie można żyć bez miłości. Są twardziele i różni inni ludzie, ale nawet ci twardziele, im bardziej są twardsi, tym bardziej tej miłości potrzebują. Może nie każdy to okazuje, ale każdy z nas miłości potrzebuje. Nie ma życia bez miłości na świecie. Uważam, że można, ale łatwiej jest zdecydowanie z miłością. No to nie jest życie bez miłości, to nie ma. Bez miłości nie ma nic. Nie ma empatii, nie ma radości. Musi być miłość. Nie można żyć bez miłości. Trzeba kochać. No próbowałem, ale nie dało się. Większość osób, które nie zaznały miłości, to twierdzi, że może żyć bez miłości, ale mi się wydaje, że sami siebie oszukują. Więc miłość jest potrzebna. Jest to tak potrzebne, ta bliskość drugiej osoby, dotyk. Bez tego trudno jest żyć. Można, ale nie jest to miłe życie. Nie ma powodu do wstawania z łóżka, nie chce się po prostu, no, człowiek jest taki rozleniwiony. A jak jest ta miłość, jest jakieś wiadomo, że się czy gdzieś tam może spotkać, zobaczyć, no to już jest inna bajka w życiu. A czy ty jesteś kimś zakochany? Nie, nie ma takiej osoby? Jakaś koleżanka może, któraś ci się podoba? Kogo kochasz, Tomek? Gabrysię. Gabrysię kochasz? Tak, w mamie. W mamie? I w tatę. Czy ty jesteś w kimś zakochana? Tak? A powiesz mi, kto to jest? To jest z grupy? Jakiś kolega? Tak? Kochasz kogoś? Mhm. I kto to jest? Marcelina. Ty jesteś w kimś zakochany? W mamie i w ciocie i w wujku. Tak? I dasz im prezent na walentynki? Czy pamiętasz miłość z dzieciństwa? O pewnie. Pewnie, że tak. To jest najważniejsza rzecz, jaką przeżyłem w życiu i pamiętam do dziś moją pierwszą miłość. I to było w szkole podstawowej. Jeszcze ta pani żyje. 30 lat jej nie widziałem, wyjeżdżając na Śląsk. A tu przyjeżdżam, czasami widzę, ale to taka miłość była nieskonsumowana. Taka miłość pierwsza, miłość, takie zauroczenie. I zawsze, kiedykolwiek tam kogoś poznałem, to wracałem do tej pierwszej mojej miłości. Do tej takiej postury samej, takiego sposobu poruszania się, takiego samego zaparcia. I to mnie cały czas z pierwszą miłością się kojarzyły właśnie te moje takie młodzieńcze lata. No, pamiętam. Pamiętam tą taką szczenięcą, jak to się mówi, miłość. Tak, pamiętam. Nie mogę ujawnić. Dobra. To jest tajemnica. No jakże, pamiętam. Jak ten mąż będzie oglądał, to będzie zazdrosny. Pierwsza wielka miłość. Na szczęście mam sklerozę, także nie będę się wypowiadał na ten temat, natomiast wspomnień mam dużo. Ciężka sprawa. Ja to ciężkie, ja to nie wiem, ja już nie pamiętam. Ja też. Ja już nie pamiętam, ale nie miałem takiego. Jakieś tam miłość było w szkole. Nie, było wysyłania serduszek, karteczek dla jakichś. Nie. W moich latach właśnie nie było tak. Pamiętam. Blondy, niebieskie oczy, ale wcale na nią nie zwraca uwagi. Tak, żeby miłość średnio spełniona była.
Pamiętam, tylko wie pani, kiedyś nie było walentynek. To tak inaczej człowiek do tego podchodził i było bardziej skromnie niż teraz. Nie było takiego tak otwarcie, nikt nie okazywał tego. Było bardzo skromnie kiedyś. Tylko człowiek się porozumiewał może oczami czy jak, ale nie było takich gestów jak teraz, żeby byli zakadać czy coś. Nie, to raczej było inaczej. Pamiętam, jeszcze w szkole podstawowej. Moja pierwsza wielka miłość była i ostatnią. Super. 57 lat. Serduszko. Serduszko, a lepiej takie duże czy takie małe? Małe. W jaki sposób możemy je komuś podarować? Na kartce. Na kartce? I jak jeszcze możemy to serduszko przekazać? Z paczkomatu. Kwiaty, laurkę, walentynkę. Pierścionek. Róże i czekoladki. A pani dla pana co mogłaby podarować? Walentynkę i laurkę. Pierścionek. I co taki pierścionek może oznaczać? Że się kogoś kocha. Różeczkę. Czekoladkę. Perfumy, róże. Pójść do McDonald'a. Na taką randkę? Albo do pizzerii. Na przykład kupują sobie czekoladki, razem się przytulają. Do McDonalda można pójść. I co można zamówić na taką randkę w tym McDonaldzie? Frytki. Pójść do restauracji i gdzieś w hotel może nocować. Żeby poszły do pizzerii albo coś. Moi dorośli kupiają cukierki. I komu te cukierki dają? Dla was w prezencie? Tak. A dla siebie coś dają? Nie, oni nam kupiają. I jeszcze ciasteczka nam dają. Tak, a my siedzimy w komputerze albo w telefonie. Czy masz plany na tegoroczne walentynki? Tak, mąż mnie zabiera. Na walentynki. Także miło, na pewno spędzimy czas. No tak, co ja? Pójdziemy jakoś na dobre kolacje potańczyć. Walentynki bawię się, to ja nawet się dwa razy bawię. Bo pierwsze w rysunku, 18, ale to przy okazji tych walentynek koleżanka z kolegą obchodzi 50. rocznicę ślubu. Zostałem wyróżniony i zaproszony. I to impreza prawie tak otwarta nad ranem. A druga walentynkowa, jeszcze impreza mnie czeka, to jest organizowana przez Związek Emerytów Rencistów Inwalidów Piszu. Idę do restauracji z bliskimi osobami. No, to jest ciężkie pytanie, no na razie dopiero to się zacznie, a co będzie dalej to nie wiemy. Ja żona to tam nie wiem, może gdzieś tam pójdziemy. Ja może z narzeczonym gdzieś pójdę. Ja mam plany dzieci pilnować, wnuki, bo młodzi chcą się bawić. Tak. Niespodzianka, jak co roku pewnie będzie kolacja, którą zakończymy za tydzień balem. I tak nam pewnie miną. No co, zadbać o swoich bliskich, pokazać im, że jestem blisko, że ich kocham. Więc to można okazać w bardzo różny sposób. To nie musi być sposób tylko materialny, czy jakiś taki wyeksponowany, w bardzo różny sposób. Ważne, fajnie, że są takie walentynki, ponieważ to jest taki czas, że możemy się zatrzymać i pokazać ludziom bliskim, jak ich potrzebujemy i że ich kochamy. I tym możemy dać im dużo siły. Jeśli spodobał się wam ten materiał, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i pozostawieniu łapki w górze, aby na bieżąco być z nowymi filmami. Realizacja w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Piska Nowa Kultura Cyfrowa, swego nie znacie.